Witam serdecznie wszystkie skorpiony. Dzisiaj dla Was zrobimy rozkład kart tarota na nadchodzący tydzień, ten od 18 do 24 grudnia. Zapytamy o Waszą energię, zapytamy o sprawy zawodowe, finansowe, zapytamy, jak będzie się układało Wasze życie, no tutaj w sferze miłosnej, czy też związków, jakie mogą być ewentualne przeszkody, co dobrego idzie w Waszą stronę. Mamy całkiem dużo do rozpakowania, więc rozpocznijmy od postawienia karty, która będzie dominującym wpływem. I mamy tutaj kartę diabła. Karta diabła może troszkę sugerować z jednej strony, że no, może pewnymi rzeczami nie będziecie chcieli się zajmować, którymi ewentualnie powinniście, ale raczej karta diabła w takich okolicznościach jako karty dominującego wpływu mówi o tym, że będziecie wychodzić poza swoją strefę komfortu. Będziecie próbować rzeczy, których wcześniej nie robiliście, albo nawet będziecie tak przełamywać właśnie jakieś bariery w jakiejkolwiek sferze, której właśnie nie spodziewaliście w nas w ostatnim czasie po sobie, tak? Więc może tak, może myśleliście, że już nigdy nie będziecie rozmawiać z tym tutaj kuzynem, który was zdenerwował, ale w tym momencie wyciągniecie tą rękę właśnie w geście pokoju. No nie wiem, taki przykład tylko daję, ale najpierw zobaczmy, co powiedzą karty o waszym nadchodzącym tygodniu w rozkładzie ogólnym. Mamy dziesiątkę pucharów, waszą energię, to jest bardzo fajnie. Dziesiątka denarów jako kwestia związana z finansami i pracą. Mamy giermka mieczy w rodzinie i bliskich. Świat jako sfera uczuciowa i związki, no to już naprawdę będzie cudownie. Tutaj przeszkoda to cesarzowa, okej. Okay. Pomocny wpływ albo rada kart to jest królowa mieczy i coś, co dobrego idzie w waszą stronę, jest dziesiątka mieczy. Dobrze, cóż to może oznaczać? Zanim jeszcze do tego przejdziemy, chciałbym zasugerować, że jeżeli macie pytania do kart tarota albo chcecie, żeby ktoś postawił wam rozkład na nadchodzący rok, zapraszam do kontaktu ze mną. Jest moja strona w opisie filmiku kosmatarot.com. Na pewno odpowiem na wszystkie nurtujące was pytania, ale popatrzmy, co tutaj się dzieje. Wasza energia, wasze nastawienie, to nawet to nie znaczy tylko jakiego, co wy będziecie myśleć, tak? I jak wy będziecie się czuć, ale to także dodaje wam taką właśnie dodatkową energię. To jest ta energia nawet z zewnątrz, która przez was będzie tutaj wyzwalana. I mamy dziesiątkę pucharów. Dziesiątka pucharów jest strasznie pozytywną kartą. Ona mówi o tym, że naprawdę będziecie radośni, będziecie tutaj cieszyć się tymi rzeczami, które się dzieją. Nie będziecie myśleć o tym, co jest martwiące. Nawet jeżeli są jakieś przeszkody, to będziecie sobie z nimi, stwierdzicie, a na pewno sobie poradzę, będzie dobrze, do przodu, wiecie, że będziecie, że czujecie się kochani przez waszych bliskich, co nawet tutaj będzie bardzo mocno widoczne i bardzo mocno odczuwalne, więc no to już może od razu o tym powiem. Karta świata w tej sferze uczuciowej, to dla osób, które są w związku, to znaczy, że będziecie się świetnie dogadywać i będziecie świetne chwile ze sobą spędzać. Będziecie czuć, że możecie liczyć na tą drugą osobę. Na osób, które są na początku swojej drogi w związku, to też tutaj widzę, że coś się wydarzy, coś bardzo pozytywnego. Jeżeli szukacie kogoś, tak, jakiejś miłości, to warto w tym wypadku właśnie może te poszukiwania trochę zintensyfikować, napisać do kogoś, kto, albo odezwać się do jakiejś osoby, która, no, którą, do której byście chcieli się zbliżyć. A jeżeli nie jesteście w związku, ale też nie szukacie nikogo w tym momencie, to karta ta mówi o uczuciu do i kontakcie z osobami, do których wy macie uczucia, które wy kochacie i które no, prawdopodobnie też kochają was. Więc bliskich i rodziny. Tutaj widzę, że też będzie to takie całościowe poczucie, że jest fajnie, że jest dobrze i właśnie to może być też takie wyrwanie z takiego stanu, gdzie może tak nie czuliście się wcześniej, a nagle wszystko się fajnie dzieje i dacie się temu ponieść, tak? Więc tutaj warto pomyśleć, czy ten diabeł właśnie nie o tym mówi, czy ta karta na to nie wskazuje. W sprawach zawodowych
jest okej, nic nadzwyczajnego się nie będzie działo, jest pozytywnie, może jak nie pracujecie, może jesteście na emeryturze, to wtedy tutaj dziesiątka denarów na pewno mówi o kwestiach finansowych, to też może mówić o kwestiach finansowych do osób, które pracują, ale w tym wypadku wy najlepiej będziecie wiedzieli, z czym dokładnie to rezonuje. Ta dziesiątka denarów mówi o tym, że będzie dostatek, tak? Będzie dostatek, nie będziecie musieli się obawiać, żeby tutaj coś złego się finansowo wydarzyło, nie będzie jakiejś przeszkody, nic się nie popsuje, co trzeba będzie wymienić. Będą też takie drobne rzeczy, takie drobne zakupy jeszcze, które trzeba tutaj może porobić, te drobne wydatkowanie tych pieniędzy, ale w mądry sposób, w dobry sposób i w dobrym celu, to najważniejsze. Czyli to nie będzie wydatkowanie pieniędzy na jakieś głupoty dla siebie, chociaż to też jest czasami dobry cel, ale raczej to będzie kupowanie rzeczy dla innych, tak? Czy też nawet może przekazywanie pieniędzy innym. No, mamy okres taki, gdzie takie rzeczy się dzieją, więc może jakieś prezenty będą kupowane, no bo święta idą. Wszystko może, tak, może w tym kierunku to zmierzać. Jeżeli chodzi o sprawy bliskich i rodziny, jest tutaj giermek mieczy i mamy rycerza denarów, czyli tak naprawdę ktoś z waszych bliskich, przyjaciół, prawdopodobnie ktoś z rodziny może popełni jakiś błąd, zrobi coś nie tak i wy będziecie musieli na tym tutaj białym, pięknym koniu wjechać i naprawić to po prostu, tak? Będziecie musieli pomóc. Widać będzie, że ktoś sobie z czymś nie radzi. Może córka nie będzie albo syn nie będą sobie radzili z organizacją świąt, bo stwierdzili, że to zrobią, a jednak zobaczą, ile tego jest, tak? Ile trzeba tutaj zrobić. No i jednak wy na przykład pomożecie, przyniesiecie barszcz i pierogi, których oni nie umią lepić jeszcze na przykład. Nie, to jest tylko taki przykład, to może być szereg innych rzeczy, to może na przykład wasz mały wnuczek sobie w czymś nie radzić i wy będziecie musieli mu pokazać, jak sobie z pewnymi rzeczami poradzić. Więc tutaj też jest taki element nauki, tak? Takiej dobrej pomocy. Ktoś, widać też, że ta pomoc, ta osoba będzie miała troszkę za dużo dumy, tak często dzieci mają na przykład, że ja sam, a widać, że nie idzie i trzeba troszkę pomóc tak umiejętnie jednak to zrobić, żeby może tej dumy nie urazić, więc tu ten giermek mieczy właśnie na to wskazuje. Jeżeli chodzi o trudność, przeszkodę, przestrogę, jest cesarzowa i cesarzowa, ja tutaj dopytam kart, co to może znaczyć. Tak naprawdę okej, okay. Czyli w tym wypadku tu nie ma żadnego problemu. Będzie mały przestrach, prawdopodobnie mamy czwórkę buław, mamy pewien przestrach, że jakaś sprawa, którą jej doglądamy, jakaś rzecz, której doglądamy, która no, nam, nie wiem, wzrasta w tle, powiedzmy, tak, albo funkcjonuje w tle i się okaże, że no, jest jakiś problem ewentualnie, tak pomyślicie, że może być problem jakiś w tej sytuacji, ale jak tylko sprawdzicie, to się okaże, że tego nie będzie, tak? Że tutaj nie będzie jakiejś wielkiej przeszkody, jakiejś wielkiej trudności. Jeżeli chodzi o pomocny wpływ, to mamy królową mieczy i to jest bardzo ciekawe, bo to rzadko kiedy jako pomocny wpływ wskazuje, ale mamy także kartę głupca i tu wydaje się, że ktoś, tak, wam pomoże nie popełnić jakiegoś błędu. Więc jeżeli podejmujecie jakieś decyzje, jeżeli musicie coś zrobić, nie do końca wiecie, jak to zrobić, tak? To wydaje wam się trudne i tak się do tego zabieracie, to w tym momencie jest odwrócona sytuacja jak w tym wypadku, tak? Zapytajcie może kogoś o pomoc, albo zasugerujcie, że okej, tutaj jest coś takiego do zrobienia, jeżeli nie chcecie wprost pytać o pomoc, bo nie wiem, właśnie duma wam nie pozwala, to tutaj trzeba właśnie
kogoś, kogo nawet byście się nie spodziewali, że może wam pomóc, w tym wypadku może. I to jest też może wyjście spoza tą strefę komfortu. Może warto jednak czasami przyznać się do błędu albo do tego, że się czegoś nie wie i wyjść z tą pomocną dłoń albo wyciągnąć tą rękę po jakąś pomoc. To pewnie nie będzie nic wielkiego. Może to będzie załatwienie jakiejś sprawy gdzieś drobnej, pójście do sklepu gdzieś, gdzie wy nie dajecie rady. Może, nie wiem, w komputerze coś się zepsuje, nie do końca wiecie też, jak to naprawić, a tu wnuk akurat będzie się na tym znał. No, wnuki teraz się na wszystkich takich rzeczach znają. Więc może warto w tą stronę pójść. Jeżeli chodzi o dobrą rzecz, która idzie w waszą stronę, mamy dziesiątkę mieczy. Dziesiątka mieczy może nie wydaje się czymś, co by sugerowało, że to będzie dobre, ale tu wydaje się, że będzie jakaś zmiana w sprawie jakiejś, która, no, myśleliście, że to już jest mogiła, tu już tak będzie, no i trzeba przełknąć ten gorzki kąsek i sobie po prostu z tym żyć jakoś, a tu wychodzi na to, że jednak niespodziewanie się to zmieni i będzie szansa, nie wiem, naprawy jakiejś sytuacji, zrobienia czegoś inaczej, więc no to może być, to na pewno będzie dla was na plus. Ta zmiana, która się pojawi, będzie na plus, ona sama tak nastąpi zupełnie niespodziewanie i zobaczycie tutaj okazję, zobaczycie tutaj możliwość. Więc Skorpiony, rozkład dla was na ten nadchodzący tydzień, bardzo dużo pozytywnej energii jest tutaj na stole, bardzo dużo fajnych rzeczy widzę w tym tygodniu, żeby ta energia was trzymała, tego wam bardzo życzę. Ja jestem Kosma Miłkowski, bardzo dziękuję wam za wasz czas i mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki, pa!